Cześć, z tej strony Robert znowu pachnącego żywicą. Dziś pokażę Wam swoje pomidory. Ostatnio dostaję bardzo dużo zapytań. Robert, pokaż swoje pomidory. Obiecałem, że zrobię to, jak zacznę je zbierać. Bo chyba nie ma sensu pokazywać zielonych pomidorów. Jak widzicie, pomidory są posadzone na czarnej folii. Już parę razy opowiadałem historię sadzenia na czarnej folii. Nie były podlewane w tym sezonie. Znowu, to kolejny sezon, nie były podlewane ani razu. Nie używałem żadnych oprysków, żadnego zasilania. Ziemia została przekopana na jesieni. Dodałem wapno, dodałem kompost i no to, co zostaje, to, co produkują kury i królik. W tej chwili mam chyba około 15 odmian tutaj rośnie. Jak widzicie, tych pomidorów jest już dosyć sporo do zebrania, więc dzisiaj zabiorę się za zbieranie, dzisiaj zabiorę się za przetwarzanie. Tutaj wkleję linka, jak pozyskać nasiona z pomidorów, bo pomidory, które tutaj rosną już od paru lat, nie kupuję nasion, tylko po prostu korzystam ze swoich, które zbieram w czasie przetwarzania. Te pomidory były sadzone tutaj sukcesywnie, to znaczy ile było czasu, to tyle albo ja, albo moja mama sadziliśmy tutaj pomidory. Jak widać, te pierwsze już zaczynają zdychać. Nie złapały ich żadne choroby aż do tego momentu. No, ostatnio dosyć sporo padało tutaj. No i już liście zaczynają czernieć. Co prawda nie widać oznak na pędach zarazy ziemniaczanej. Natomiast na samych owocach w niektórych miejscach pojawiają się takie zgniłe plamy. Nie jest to jakimś dużym problemem, ponieważ jest no raptem, nie wiem, może z 5% tego, co tutaj rośnie, tych owoców już gotowych do zbioru, jest porażone. No i te pierwsze rzędy widać, że to jakoś słabiej rosną. Nie wiem, czy tam mniej wsypałem tego wapna, czy mniej wsypałem obornika, ale ewidentnie te krzewy są niższe. Im dalej idę na południe, tym te krzaki są większe, dorodniejsze. Czyli im dalej idę w pole. Fakt, że tu są też różne inne odmiany, bo tutaj są niekończące, to się chyba nazywa samokończące, niekończące odmiany pomidorów. Sporo jest tutaj też koktajlówek. No, koktajlówki spożywamy na bieżąco. No ale tych owoców jest tak dużo, że prawdopodobnie i tak część zostanie wyrzucona na kompost, bo nie zdążą dojrzeć. Albo zostaną porażone przez choroby grzybowe dużo wcześniej. Co do odmian, na samym początku rośnie bawole serce i one chyba pierwsze. Bawole serce to jest odmiana Marmande. One chyba najwcześniej zostały posadzone i najwcześniej zaczęły owocować. Najlepsze do przetworów, moim zdaniem, tutaj rosną ikarusy. Dlatego, że te pomidory są dosyć spore, mięsiste, mają mało pestek i mało wody. Czarne pomidory, w zasadzie to one nazywają się Indigo Rose. I te, które rosną w słońcu, są po prostu czarne. Takie ciemnofioletowe, aż czarne. A w miejscu, gdzie słońce nie dociera, są różowe. Nie są jakieś super smaczne, są dobre, ale bardzo fajnie wyglądają na talerzu, no i wzbudzają niezłe zainteresowanie, bo raczej mało jest tych pomidorów nawet do kupienia gdzieś na rynku. Tutaj pojawiają się już koktajlówki. Tam dalej jest Japanese Black Trifle. To też jest taka odmiana, która bardzo fajnie prezentuje się na talerzu. Jest inna niż zwykłe pomidory. Dlatego przyciąga wzrok. Jest też dosyć smaczna. Nie są to pomidory, które jakoś są szczególnie wytrzymałe, są dosyć podatne na choroby. Pomidory San Marzano, które mam tutaj już od kilku lat, naprawdę idealnie nadają się do przetwory. Są bardzo mięsiste, mają mało wody, więc nie trzeba ich długo gotować, żeby odparować. Mają mało nasion, co z kolei jest złe, no bo żeby pozyskać te nasiona, to trzeba dosyć sporo tych pomidorów nazbierać. Ale mówię, do przetworów to chyba idealna odmiana. No i tutaj jest zebra.
Zebra to kolejna odmiana, która po prostu fajnie wygląda na... Zebra to kolejna odmiana, która fajnie wygląda na talerzu. Pomidory są dosyć nietypowe, z takimi jaśniejszymi przebarwieniami w formie pasków. Są też dosyć smaczne. No i też dosyć regularne, jeżeli chodzi o kształt. Też dosyć fajnie nadają się na przetwory, chociaż ja je bardziej uważam za pomidory takie deserowe. No i tutaj już jest sporo koktajlówek. Moim zdaniem best of the best to jest różowy kapturek. Kiedyś kupiłem, skuszony nazwą, tą odmianę. No i teraz co roku sieję. Naprawdę super, super pomidor. No i tutaj jeszcze jest pomidor daktylowy. On był tak nazwany, nawet nie pamiętam jak się nazywa. Znalazłem później nazwę. Był kupiony w jakimś markecie, w tych półkilogramowych opakowaniach. Też zebrałem sobie nasiona z tych pomidorów. No i teraz co roku wysiewam. Zresztą bardzo polecam, jeżeli Wam jakieś pomidory smakują, a macie możliwość wysiania ich później, nawet na balkonie w doniczce, to fajnie jest pozyskać nasiona pomidorów, tych właśnie, które nam smakują, i wysiać sobie w kolejnym roku. Jak widzicie, bez oprysków, bez nawożenia w ciągu sezonu i bez podlewania da się zebrać całkiem fajny plon i mieć zdrowe rośliny. Jeśli chodzi o takie zabiegi fitosanitarne, to trzykrotnie obrywaliśmy liście. Dosyć intensywnie, bo pierwszy raz obrywaliśmy tak, że z narośliny zostawały tylko trzy liście. Potem znowu trzy liście, więc te rośliny sobie wybiegły trochę do góry. No i potem już sukcesywnie tak, żeby to ich zagęszczenie nie było zbyt wielkie, żeby to zagęszczenie roślin nie było zbyt wielkie, choćby dlatego, że one są dosyć gęsto posadzone. No i nie przeszkadza to, jak widać, w ich dobrym rozwoju. W ubiegłym roku pozwoliłem roślinom rosnąć sobie tak samopas. To był taki gąszcz, że nie dało się tutaj przedrzeć w ogóle. I po tym, po ogołoceniu momentalnie chwyciła zaraza ziemniaczana. Tak więc pomidory nie mogą mieć za dużo zielonego, bo po prostu wtedy bujają i jest dużo mniej owoców i chętniej chorują na właśnie grzybowe choroby. To chyba tyle, jeżeli chodzi o pomidory w tym roku. Wszystkie filmy, o których mówiłem, podlinkuję, żebyście mogli sobie skorzystać z moich doświadczeń. Mam nadzieję, że osoby zainteresowane tymi pomidorami, którymi dzielnie kibicują od samego początku, od ich posiania, mam nadzieję, że zaspokoiłem Waszą ciekawość. To chyba tyle na dziś. Pozdrawiam, do następnego razu. Cześć.